Możemy? Siemano! Ochroniarz. Raz! Ej, to wy od Boyskoda z dresską? To my. To wy od Boyskoda z dresską? Kochani... Koda. No. Witamy serdecznie w kolejnym Boyskodzie. Nie ma z nami Eryka, bo się oświadczył Karolinie i uznał, że już jakby nie będzie z nami nic tworzył. Znaczy, to jest wersja oficjalna. Ja myślę, że z naszymi najbliższymi widzami możemy być szczerzy, że wersja oficjalna jest taka, że oni chcą mieć, starają się o ten. Robię ten. Ja w ogóle myślę, że też z najbliższymi naszymi widzami z Boyskod możemy być szczerzy. Bądźmy szczerzy. Realnie punkt w tych tam strategii jakby działań social media Eryka i Karo o oświadczynach, które mamy dzisiaj. 16 października. Sprzedajesz ich biznesplan teraz, ale myślę, tak? Że możemy powiedzieć, że będziemy zobaczyć. Tak, Eryk się wywalił, nie przyszedł dzisiaj na podcast, tak. a miał też dzisiaj trochę powiedzieć o tych oświadczynach. Słuchajcie, no to było zaplanowane dawien dawna. To, że ten TikTok tam poleciał z nimi content ekipa, nagrała te oświadczyny, no bo to też nam się po prostu bardzo spójne wszystko. Weźcie, bo pomyślmy, w sensie ja wiem, że wy nie jesteście głupi, razem tworzymy oczywiście tutaj historię. Dlatego trzeba przekazać moim zdaniem, wiecie, no w sensie tylko podkreślę, przypomnę wam, że no Eryk wydaje niedługo singiel Caroline, no i po prostu mieliśmy jakby rozmowy, Eryk mówi, dobra, jak marketingowo, czego jeszcze nie robiłem, no Enzo poszło na tym, że się kochamy, tak? Oaza też poszło na tym, że w sumie kocham moją dziewczynę. Napalone fanki, no wybił się na BDS-ie, nie? I tak. Na Maćku, więc no, to też no, jakby no. To poszło, no i coś, potrzebowaliśmy jakiegoś takiego mocnego, to co teraz na tym Caroline, no nie? No i jakaś mądra głowa u nas na spotkaniu, nie pamiętam już kto dokładnie, rzucił, ty, to może się oświadczy. Ale jak mówię, kurde, że szczerze, no mogą to zrobić takie fake oświadczenie. No i zrobili, no. No, że po prostu, i tak o tym myślałem już parę razy, Karolina też w podcastach o tym przypomina, że chciałaby, mówię, to już no Eryk dobra, mówi, czyli dobra. To jest pewniak, zgodzi się, to jest pewniak, że się zgodzi, bo Karolina o tym mówi, nie? Tak. Mówię, dobra, no to wbijamy w to, Caroline będzie hitem kolejnym z tej okazji, no i zajebiście. No i teraz, właśnie za 9 miesięcy Eryk panuje kolejnego hita. Kolejny jest, że tak powiem, kolejny... Teraz mocno pracują nad kolejnym projektem. Chcę to powiedzieć? No nie, tak, Eryk prosi, żebyśmy powiedzieli, bo go nie ma tutaj. No dobra, bądźmy szczerzy. No. I pracują nad kolejnym projektem, bardzo kolejny grubym. Projekt. No. To będzie... Oni zaczęli na tym projekcie pracować realnie, teraz zobaczyli, jakoś. Że jakby wszyscy łyknęli po prostu projekt zaręczyny. Caroline, zaręczyny, 150 tysięcy lajków pod zdjęciem. To jest rekord dress code'a. Tak, rekord z dress code'a, bo w tabelce w ogóle mieliśmy wpisane, że tam będzie 120 tysięcy lajków i przebiło to, więc super, super. I premia im będzie też. Będzie premia. To ma 130 zł łącznie. Zajebiście, no. Bo ile? 130 zł? Bo za każdy 1000, nie, 30 zł, bo za każdy 10 tysięcy? Za każdy 1000 było złotówka. Tak. No więc jakby 30 tysięcy przebili umówiony, jakby wiesz, to co mieliśmy w tabelkę wpisane, więc 30 zł się należy. Ale a propos, no to właśnie i będzie potem kolejny jakby Love Song za 9 miesięcy i też już jest rozkmina marketingowa na ten ale temat. Ale jeszcze nie ma nazwy Love Songa, bo jeszcze nie wiadomo, co to będzie, co wyjdzie z tego projektu. Co wyjdzie dosłownie, no ale dobra, teraz tak, fajnie. Dobra. No. BKB.com. Nie ma ich. Miłoszek, trochę presja jest, co? Nie. Oj, no właśnie, oj, kurde, nie też jestem starszy, to jesteś mi pod górkę tak robić. Całe życie gorą kody pod nogi. Nie wiem, zobaczymy. Skomentuj. Ale generalnie tak, no to jest pod górkę. My siedzieliśmy z Ines Stoke, jak Eryk się... A ja powiem ci jedną historię tylko. Siedzimy, a powiem wam, no. Mamy z Miłoszem teraz jeden tajny projekt, o którym nie możemy mówić, po prostu... Ale ty zaraz powiemy lekko, znaczy, nie powiem dokładnie, ale trochę... Dziękujemy, już i tak na stories dodawaliśmy zaproszenia widzów, także ogólnie śledźcie nasze sociale, jak chcecie uczestniczyć w jakichś takich akcjach innych, bo właśnie dodawaliśmy na stories zaproszenia na ten event. Żeby razem z nami tam sobie porobić fajne rzeczy. I ci, co już byli, ci wiedzą, co się dzieje, tak. Ale reszta się dowie za parę miesięcy. Późno, więc nie walczy, tak. No. Ale teraz no, działamy nad tym z Miłoszem i Miłosz tak. Ogólnie jest to mega takie absorbujące. Jesteśmy mega zmęczeni po każdym takim dniu robienia tego. No i pewnego dnia na Maderę poleciała Gaba ze swoją przyjaciółką domą. Tak, fun fact. Ja miałem lecieć z Gabi na tą Maderę, ale z uwagi na to, że jestem w tym projekcie z Maćkiem, odstąpiłem swoje całe miejsce, wakacje. Wzięliśmy jakieś... hotel jakiś najdroższy, a to i tak dalej, żeby odpocząć. I to na mój koszt poleciała na tą Maderę. Więc miło, no Zino, miło. Miło, tak. I Eryk z Karo oświadczyli się, nie, Eryk się oświadczył Karo, albo no, plan doszedł do skutku w ostatni dzień, kiedy Gabi z domu już wracały z Madery do Polski i były w samolocie i ja po pierwszą wiadomość, jaką mi napisała potem jak wylądowała, dobrze, że Eryk się zdecydował w ostatni dzień Madery oświadczyć, bo mi nie wakacji chociaż. Żeby się oświadczył wcześniej, to ale to było tak ironicznie, czy nie ironicznie? Uważam, że nie ironicznie. Okej. Okay. Z nutką ironii, z nutką troszkę śmieszkę i tak dalej. Ale z nutką takiego... Ale miłość, kurwa.
Tak, pomyśl. Ja mam jeszcze tą dokładkę. I miałeś, tak, dawaj. I było tak, że jesteśmy z Miłoszem na backstage'u, siedzimy w kardynowie. Była taka dziewczyna zajebista. Nie, historia trochę inaczej się potoczyła. Ale była taka, że... Inaczej. Miłosz pojechał odebrać gabę z lotniska, no. Co nie? No i na następny dzień z rana się widzimy z Miłoszem na kolejnym dniu jakby tego, co robiliśmy. I Miłosz mówi... Nie, weź, ja taki styrany po tym wszystkim, co tu robimy, przyjeżdżam tam, po prostu ledwo ją przywitałem, poszedłem spać od razu, jak wróciliśmy, a chłopak do mnie przyjeżdża z kwiatami, mówi, że ugotował coś. Zabierał na to, że do mnie, że wiesz, no wszyscy zaopiekowani, Erik oświadczony tutaj, po domy przyjechał też jakby chłopak do mnie z kwiatami, z jedzeniem jakimś. W domu jej zrobił gnioki, sam z serem jakimś włoskim. Odbiera, taki przetyrany z gardą ją, poszedł spać i mówi, nie, to jest jakaś katastrofa, wszyscy mi robią pod górkę. Ale my też z Ines, jak zobaczyliśmy oświadczyny, no, Eryka, siedzieliśmy wtedy w Tokio w hotelu, tak jakbyście pytali. I pierwsze, co Ines mówi... Wspólne łóżko mieliście? Tak, i rozdzieliliśmy je tylko na jakby, jak robiliśmy nagrywanie filmiki. Nie, w sensie jak były filmiki, to musieliśmy je odsunąć, w ogóle w chuj ciężko było, bo te kółka jakoś nie jeździły po tej wykładzinie, ale tak to jakby... Ale spaliście już razem. Tak, wiadomo. No, w ogóle, no, bo nie spaliście. Wiesz, nie ten. Mieliśmy jet laga, oficjalna wersja jest taka, dlatego nie spaliśmy. Ale i też Ines pierwsze, co to mówi, nie, oświadczyny oświadczynami, ale ja tak współczuję Miłoszowi, kurwa. Dzięki, Ines, no, uczymy się. Więc... Ale to ja nie pomyślałem o tym, że masz taką presję na sobie, szczerze. No, trochę jest. Sześć lat, ten się po dwóch latach nie wiąże z Karo na całe życie. Ale jak jesteśmy tu w trójkę, uważacie, że to jest błąd? Że co? Że Eryk się oświadczył? Tak. Mówisz, że nie? Mówisz, że nie? No nie! Dobra, nie. Ja chciałem powiedzieć, że rozmawiałem już z Miłoszem w ogóle. Miłosz powiedział, że on czeka na odpowiednią okazję. Zaraz startuje Winter Tour, dress code'owy. No to naturze, będzie szansa, żeby się na scenie na turze oświadczyć. Ale no. Ja już cię, Miłosz, powiedzieć tak, ja już się zdążyłem Gabi oświadczyć, zanim ty. O, właśnie, no wiem, na odcinku. Wiem, byłem tego świadkiem, nie? Ci... No dobra, panowie. A zrobiłem ci pod górkę, potem Gaba coś ci insynuowała, że no... Nie, mówię tylko, że na szczęście, że to było fejkowe, że to byłeś tylko ty. No, na szczęście. Tak. Na szczęście. Tak. A czemu nie ma Antka? Bo Antek jest w Nowym Jorku. Z rodzicami. W Nowym Jorku z rodzicami i ze swoją siostrą i oni tam celebrują wspólne rodziny, że po prostu pojechali sobie na wakacje, więc mega fajnie. Urodziny taty chyba celebrują, tak? Coś takiego, no. Tak. Fajnie. Fajnie. I wiecie, że, nie wiem, czy widzieliście Łantka, ale on spotkał się z producentem Mickey beatu. Mouse. Mickey Mouse. Yeah. Tak. Że on kupił beat do Mickey Mouse na BeatStar, coś takiego tak, się nazywa. Tak. To jest jakaś chyba stronka, tak, z beatami po prostu. I ten producent chyba go obserwował na Instagramie, zobaczył, że jest w Nowym Jorku, zgadali się i razem robili muzę w Nowym Jorku. I spotkał, pojechał się do jednego na chatę i z tym producentem, tak, który nagrał z Mickey Mouse właśnie na tym bicie i robili muzę razem. To jest jedyny bit, który Antek jakby nie współtworzył, czy nie zrobił do jakiejkolwiek piosenki i spotkał się z tym producentem i robili jakby ten, zajebiste. Fajne. No i taki fajny apartamencie, fajny wideo. Uważajcie, widzowie, jak robicie muzykę, bardzo uważajcie na BeatStars, tam jakby mniejsza, ale z tą platformą ogólnie jest tak, że to można jakieś, chcecie umowy wrzucić. I w efekcie po prostu możecie być na po prostu bardzo nieprzychylnych warunkach, jeśli tego dobrze nie sprawdzicie. Tak, Maciuś się przekonał. Ja się przekonałem, kiedyś może opowiem tą historię. Dokładnie. Ale Antek też miał przeboje z Mickey Mouse, nie? To też było tak, że każdy realnie... Tak. Wie, no, że no ale byliśmy młodzi, niedoświadczeni, głupi i trochę nie ogarnęliśmy, ale teraz trochę bardziej ogarniamy, no tak. Tak. Człowiek się uczy na błędach, tak. Tak, gruz tygodnia. Nie, a jeszcze chciałem podpytać... A co jeszcze chciałeś? No właśnie, nie, o co ja spytałem? O Antka chciałeś porozmawiać? Nigdy nie byłem w Stanach. O, serio? Nigdy nie byłem w Stanach. No, nigdy nie byłem poza Europą. Ale pojedziemy kiedyś. Wiecie w ogóle, że teraz bilety do Nowego Jorku kosztują dwa koła w dwie strony? Serio? A wiecie, że jest nowa linia Air Arabii, która wleciała dosłownie do Polski i oferuje mega tanie loty w strony właśnie takie arabsko-azjatyckie. I z Gabi znaleźliśmy bilet do Tajlandii za 4000 w dwie strony dla dwóch osób w styczniu. Czy jest tanio? To jest tanio, okay. No. Nie, bo ja nie orientuję się. 1000 w jedną stronę za lot bulisz z walizką. A za dwie mega osoby, tak. Cztery koła? Tak. Tylko myślę, za jedną. Nie. Okej. Okay. Że oni jakby chcą po prostu się zareklamować i mega tanie bilety. Linia się nazywa Air Arabic, moja koleżanka leciała i mają jakąś przykrą historię. Wedle nie przykrą. Się rozbili po prostu. Że, dwa dni opóźnienia mieli i dwa dni mieli ekstra w Dubaju. Okej. Okay. Biedni. No, biedni, że oni ogarnęli hotel i musieli polecieć dwa dni później. Okej, mieli jakieś ustalone rzeczy i tak dalej, ale generalnie polecam sprawdzić, jak ktoś chce tanie lety, ja właśnie muszę polecić. Ja bardzo chcę eksplorować strony azjatyckie. No i
Na kwiecień znaleźliśmy bilety do Tokio, gdzie jest najdroższy okres, wtedy jest kwitnięcie jabłoni. Tak? Za 6 tysięcy. Za 6 tysięcy dla dwóch osób, dwie strony. A ty ile płaciłeś teraz? Nie chcę tego powiedzieć. Więcej niż... No więcej niż 6. Więcej niż 2 razy 6? Zapłaciłem za dwie osoby w dwie strony 14 tysięcy złotych. No i właśnie od za same loty? Tak, za loty. Pozdrawiam. Gratuluję. Dziękuję. Ale kupiłem to dosłownie... 5 dni wcześniej, 6-7 dni wcześniej. To bardzo dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, ale nie żałuję, bo zrobiliśmy fajny content, więc fajnie. Poza czekamy tym, no, obiecałem Ines do Tokio, więc tak się stało. Aż tak Ines do Tokio. Grus tygodnia? Grus tygodnia. Dobra, zacznijcie, bo mnie nie przebijecie. No, ja zawsze szybko. Macie jak zwykle, no. Największy roz... No, z mieszkanie? No, no dobra, ja zacznę. Bo widzowie nie wiedzą nic o mnie. Ja zacznę. Kurczę, taki jakiś największy gruz, który mi przychodzi do głowy teraz. Myślę, że to jest moment, w którym zostałem zaproszony na podcast FOMO do Arka. Mega się w ogóle cieszę i jest to realnie wymanifestowane, bo bardzo chciałem wziąć udział w tym podcaście i pewnie on już jest, jak oglądać ten nasz podcast boyscodowy. No i Arek mi tak pisał, twój ziomek, który prowadzi ten podcast, pisał mi, że słuchaj, że już 2 razy, bo on jedzie z Wrocławia do Warszawy, z Wrocławia jeździ do gości jakby, no i mówi mi, że już 2 razy jak jechał jak był w Warszawie i ktoś mu godzinę przed odwołał podcast jakby i żebym ja nie był kolejny i bardzo mnie prosił, żebym nie odwoływał, ewentualnie żebym mu dał znać dzień wcześniej, jak mam odwołać. No i ja mówię, nie, no jak można odwołać podcast, no co ty, no błagam, nie, w ogóle nie ten. Nie odwołałem, spoiler, ale spoiler, dosłownie czekaj. 1,5 godziny przed dostałem telefon a propos jakichś rzeczy firmowych, które się odjebały u nas. U mnie gruz tygodnia, słuchajcie. Ja się wlecie, szybciutko wlecę, bo ty tam masz grubo. Nie? Ja mam grubo. Zawsze, za każdym razem gruz tygodnia wygrywa Miu, to jest grubo. Miu, to jest. Miu jest gruzem. Gruz. No dobra, Miłoszek. No to raz... Oddałem wakacje za kilka koła. No i przyjaciółce Gabi, no. I tak dalej, to jest jedno. A drugi gruz tygodnia. Od razu. Umiliłeś komuś życie i od razu. Nie, no super, kon robisz. Ktoś ma dobrze, to od razu gorzej. Tak. Typowy Polak, nie? Typowo. Drugie, Erik się oświadczył karo. To jest mój gruz tygodnia oficjalnie, to jest, że Erik się oświadczył karo. Erik. Dobra, przechodź do siebie. No, long story short, moi drodzy, jestem bezdomny od 2 tygodni ponad i się włóczę. Jak Bagi był jeszcze w Tokio, to mieszkałem u Bagiego, to było fajne, ale zarazem wtedy trzymałem cały swój dobytek w trafikarze zaparkowanym pod biurem. Płaciłem za niego 270 zł dziennie. Wszystkie meble miałeś po prostu... Wszystko miałem. Bo skończyła ci się umowa na wynajem mieszkania. Tak, nie zdążyłem znaleźć następnego. I też nie wiedziałem, że mogą być takie komplikacje typu, że nie wiem, ludzie są nieprzychylni młodym osobom. I bla, 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 i że jest popyt duży. No, jakby wiadomo, troszeczkę nie doceniłem długości tego procesu, bo zazwyczaj ja jestem taki, że się wszędzie prześlizguję, że nie wiem, na pociąg to ja wyjeżdżam z zapasem 1 minuty z chaty, nie? Wiecie o co chodzi, że nie mam, że dobra, 20 minut, w razie co, jakby był koryk, coś, to ja minuta przed jadę i tak zdążę, nie? I tak trochę podchodzę do życia, bo zazwyczaj po prostu mi wychodzą rzeczy. Tutaj się przeliczyłem i po prostu jestem aktualnie bez chaty. Przedwczoraj spałem w biurze na przykład. Nie było tam kołdry ani kocy, na przykład spałem przykryty po prostu jakąś poduszką taką. I to było straszne. Obudziłem się o 7 rano, było mi koszmarnie zimno. Ale spoko, jest przygoda. Ogólnie nie w sensie mam tak, że jest to gruz, ale nie narzekam. W sensie jest to przygoda, mam 22 lata. Takie rzeczy będę miał co opowiadać, jest śmiesznie. Zajebiste podejście. No, tak mam, wiesz, jakbym miał, nie wiem, dzieci, no to wtedy okej, to by było mega nieracjonalne. A jestem samemu, nie mam się tylko jakby jestem, jakby o siebie się mam troszczyć i ja mam jakby fun. Oczywiście wiadomo, jest to niekomfortowe, wiadomo, jest produktywność mega obniżona, no bo nie ma żadnych rutyn. Nie wiesz, ja nie wiem, gdzie dzisiaj będę spać, na przykład nie wiedziałem, gdzie będę, codziennie nie wiem, gdzie będę spać i wiecie, i są cały czas jakieś takie rzeczy do pozałatwiania w międzyczasie. No i to jest po prostu takie... A nie myślałeś, żeby sobie wziąć hotel? Myślałem, ale stwierdziłem, czy to będzie część przygody, jak się zastanawiam. Ale może tak, wczoraj właśnie gadałem o tym z ziomalką moją, ona mówi, weź se zrób taki, nie wiem, noc w Interkontynentalu. Ja ale realnie, stary, byś wziął sobie na 2 tygodnie hotel. No więc może pewnie byś z kilka koła zapłacił mniejsze, ale uważam, że dla komfortu kit, no. Może tak, no. No w sensie teraz, już wiesz, i tak, teraz od piątku już będę mieć mieszkanie, nie? Okej. Okay. W piątek oficjalnie udało się, teraz wczoraj dostałem informację. Za 2 dni będziesz miał mieszkanie. Więc ostatnie 2 noce, więc może gdzieś jednak jakoś... Różnie. Jeszcze nie wiesz. Jeszcze nie wiem, różnie. Ale spoko, nie martwię się tym, bo mam właśnie mega dużo jakichś, wiecie, przychylnych mi osób, przyjaciół i tak dalej. Każdy się oferuje, że w razie co może mnie przekimać, ale w ogóle paradoks jest taki, że mnie jest głupio się odzywać. I w ogóle, wiecie, wczoraj też bym prawie wylądował w biurze, bo także kurde, nie chcę nikomu... W sensie, że wiem, że to jest uprzejmość wszystkich dookoła, ale też nie chcę tego nadużywać, bo to jest zawsze też kosztem czyjegoś komfortu życia i mam tak, że po prostu nie chcę... W sensie, że...
bardzo mi jest miło, że tyle osób chce mi pomóc, a zarazem mam tak, że trochę mi głupio z tego korzystać i no nie wiem. Ale spoko, 2 dni zostały. Jest śmiesznie, tylko gorzej, wiecie, bo to właśnie, żeby to wam zobrazować, jak bardzo to mnie wyeksploatowało, to premierę singla teraz wydaje Not The Same, przesunąłem o 2 tygodnie, że z góry mu się stwierdziłem, nie ma szans, że w ogóle się uporam z tym, w sensie, że to tak mi zajęło banie plus to, co my robimy, że mówię, nie ma szans, że sobie, że dobrze się przyłożę do premiery tego singla. I tak czuję, że wiesz, przełożyłem to o 2 tygodnie i tak uważam, że zostało to nie, w 100% niedowiezione, nie? W sensie, że jakby niedowieziony w 100%. No, znaczy nie, no minik taki, że jest i tak okej, okay, ale że mógłbym to dużo lepiej wszystko po prostu zakomunikować i fajnie zbić. Tak samo mam premierę ubrań, też ją przesunęliśmy o tydzień i tak dalej. W sensie, że, i to wszystko jest, uważam, powiązane z tym, że po prostu ten tryb życia mój został teraz tak gdzieś załamany przez te nasze rzeczy i dodatkowo na maksa przez to, że jeszcze nie mam gdzie mieszkać. No ale przygoda jest śmieszna. W sensie mam tak, że okay. Jakby... Ale to w sensie ciekawy jestem, bo jak ja sobie teraz pomyślałem o tym, bo nie wiem, w ogóle wypadło mi z głowy to, jak myślałem o twoim case, że możesz wziąć sobie hotel i stary byś sobie tak wygodnie spał w jakimś hotelu w Warszawie. No są takie, nie wiem, jakieś Ibisy czy coś, jakieś tanie. Czy nawet się dogadać z jakimś hotelem, tak jak kręciliście na pełne fanki w jakimś Fokusie czy coś, jakby... No to było zajebiste. Super za noc ze śniadankiem. Jakbyś jeszcze sauna tam była o człowieku. Ojej, no w ogóle byłoby, stary byś też miał przygodę, ale może w takim razie, jak już macie tyle, próbujesz miejsc do spania, może naprawdę, nie wiem, nie prześpisz się na ulicy na przykład. Ale coś? Nie, myślałem, czy by dla sidequesta, czy to nie jest tak, że muszę odhaczyć noc w furze. W furze właśnie miałem pytać, czy spałeś. Wczoraj miałem taki plan, no. Wczoraj miałem taki pomysł, mówię, zajebiste, nawet wersy mi się zajebiste z tego ułożyły. Zostałem kiedyś w furze. Nie, wczoraj noc w biurze, dzisiaj noc w furze na przykład, nie wiem, jeszcze bym co złożył lepiej. Ale... Ty nie masz miejsca nawet w tej furze, przecież wyrzuciłem od ciebie furę 4 dni temu i ostatnio po planie staliśmy pod miejsce, w którym po prostu robimy te rzeczy tajne, które robimy i stały takie 2 dziewczyny, takie producentki i tak dalej, koleżanki i tak dalej. No, uspokój ładne. Się, tak. O, nie. Dobrze. Tak. I pytały, czy nie podwiozę ich chociaż pod metro i tak dalej. Mówię, spoko, a Maćka furę i tak dalej, nie jadę Uberem. Jasne, że tak. I stoimy tak z 15 minut. One tylko czekały na to, aż ja pójdę do auta i je podwiozę na to metro. Realnie, nie wiem, z 10 minut od tego miejsca było to metro, ale jesteśmy z 15-20 minut. Ktoś sobie palił szluga, gadaliśmy i tak dalej. Mocek to mówię, dobra, dawajcie, minęło już 20 minut, mówię, czy lecimy? Ja mówię, tak, lecimy, dawajcie. Podchodzę po to auto Maćka, które stało 5 metrów od nas. Otwieram. A te kartony się na mnie wyjeżdżają. Załadowane rzeczami z przodu. I to tak załadowane, to ładnie powiedziane. To jest tak za przeproszenie, kurwa. Wypadły na mnie kartony, jakieś Zalando, puszki, wszystko, co tam sobie wyobrażasz, po prostu na mnie wypadło. No bo żyje w furze aktualnie, dziewczyny, ale realnie, no nie podwiozę was. Bo tak mam, ja żyję w furze, co sobie nie było. No. Wszystkie rzeczy mam w furze, jakieś na pierwszej potrzeby i sobie z nimi jeżdżę i tyle, no. I w sensie i się przemieszczam, nie? No. I tak się żyje. Przeceniłem cię, no. No, nie, więc mam taką sytuację, ale 2 dni, słuchajcie, 2 dni odbieram, jadę podpisać umowę, jedziemy do notariusza, w sensie po prostu najem okazjonalny mam, nie kupuję mieszkania jeszcze, ani chaty, wynajmuję zajebistą chatę, o tej chacie myślę, że opowiem więcej później, jak już będzie, żeby teraz nie zapeszać. I jazda, w sensie o mieszkanie, no i zaczynamy i myślę, że wiecie, w końcu, bo mam teraz wszystkie rzeczy, bo tak, w trafikarze trzymałem rzeczy, co nie, ale płaciłem tyle, mówię już, że nie chodzi o to, że wiadomo, szkoda tej kasy na maksa, ale już miałem takie, już się głupio czułem po prostu, że taki brak szacunku do pieniądza, nie, że, ale to nie był taki bezpośredni brak szacunku, że mówię, dobra, tam nie chcę, nie, ten 270 złotych, tego robić, nie? Ten tylko mówię, tak sobie policzyłem czas, mówię, nie, więcej czasu to już mi zajmie przeniesienie tych rzeczy gdzieś, nawet nie wiem, wynajęcie jakiegoś magazynu czy coś, żeby to przenosić i czas, który, żeby to przenieść i wynieść z tego trafikara do tej rzeczy i potem znowu wynajmować trafikara i znowu to przenosić, żeby się przeprowadzić z powrotem z tego magazynu, więc mówię, nie, ja już wolę zostawić na te 3 dni, bo tak sobie liczyłem, mówię, dobra, to będzie kwestia 3-4 dni, żeby znaleźć trafikara. Karowi też, bardzo dobrze zarobić, z swojej strony. Tak, pozdrawiam serdecznie. Tak. Ale jeszcze, żeby było śmieszniej, takie miałem przeboje, powiem wam. Trafikar, nie? Już mówię, dobra, to jest czas. Zgadałem się z Alią Ziomalką, z którą też teraz działamy przy tej jednej rzeczy. Pozdrawiam serdecznie i Zalia mówi, no to dawaj, co ty będziesz w tym trafikarze płacić, tyle schowasz to u mnie w garażu, wszystko, ja mam zamykany garaż. Mówię, dobra, zajebiście. W końcu stwierdziłem, dobra, widzę, że się przeliczyłem do tego mieszkania, w sensie do tego mieszkania tak szybko nie znajdę i nie będę płacić za tego trafikara cały czas. Mówię, dobra, przełożę to do Zali, do garażu. I
jestem już po tych nagrywkach, 22, wziąłem mojego ziomala Jarskiego, mówię, razem to przewieziemy, on, specjalnie go wyciągnąłem z chaty, żeby mi pomógł to poprzenosić do niej, wsiadamy do tego trafikara, nie odpala. Przez 2 godziny staraliśmy się go odpalić, dosłownie 2 godziny, jeszcze zaangażowaliśmy inne osoby, 20 telefonów między infoliniami, przyjechał jakiś ziomal od Jarskiego z kablami, ten, jakiś mechanik, podpinaliśmy coś, bo akumulator padł, nic, nie ruszyło. Ale gówno. I co, 2 godziny, ja taki przetyrany północ, wracam już z tego, z tej misji, i Jarski, chwała mu za to, wielki szarot, następnego dnia pojechał po innego trafikara, żeby podjechać pod tego, przepakował całego trafikara w kolejnego trafikara i ja na wieczór pojechałem z nim do Zali wypakować go i chwilowo cały mój dobytek jest u Zali, a druga część jest u mnie w aucie i taki jest mój status aktualny. Ale brzmi to mega ciężko. No, ej, kto z was nie wyciśnie sety, co? Ja mnie tam nawet nie było. A propos ławy WK, gdzie byliśmy, tak? A propos ławy WK, ja bym pogadał, panowie. To był wspomnienie. Jeden dzień mnie z wami nie było. No. Spójrzcie na komentarze pod filmem WK. Ale co, myślisz, jakbyś był, to by realnie było inne? Ja myślę, że byłby props na maksa, bym mówił, co to za sigmy, ty, no, ej, co prawda. Ty, ej! Ława WK z warszawskimi koksami, jak wspominam? Jak było? Bo ja nie wiem, nic nie wiem. Po pierwsze, WK jako ekipa zajebiście. Ja do sprostowania, bo ja tak mówię, że mnie nie było, tak jakbym, żeby usunąć domysły wszystkie, mega chciałem być. Ale ci zestrałeś, w sensie powiedziałeś, że po prostu nie podniesiesz tyle nawet co Eryk i dlatego ci nie było. Tak. No. Jedna sprawa rodzinna mi wypadła dosłownie ten sam dzień, albo nie, musiałem uciekać z Warszawy, ale zdarza się. Zdarza się. Zdarza się najlepszym. Najlepszym. Myślisz, żebyś pobił Miłosza już 102,5? Myślę, że na luzie, stary. A myślisz, że realnie jedną łapą byś mógł 102,5 też zjebnąć? Wiesz co, no nie chcę, wiesz, nie chcę być też taki... Chodź do przodu trochę, co? Chodź do przodu, wiesz o co chodzi, też na pewno nie chciałbym, ale... mnie doceniać, bo ja wiem, ile Miłosz poświęca, wiesz, żeby dbać o to swoją, wiesz, sprawność fizyczną. Też sprawność to dużo powiedziane, myślę. Mhm. Myślę, że też nie ma co mu odejmować, tak, ale wiesz. Każdy potrafi otworzyć strzy kawę, nie? Jest... Nie wiem, jak się to ogarnia. To było PR-owe bardzo złe dla nich, jakby się okazało, że tak jest? No myślę, że tak. Myślę, no, że okropnie. Tak, no. Okej, właśnie też nie znam szczerze. Wiesz, 15 lat, że jesteś czysty. Że jest, no właśnie, że po prostu skłam, okazałby, no, się kłamie. To jest case TBS Buddy, stary, no. Że po prostu jakby się okazało, że oni są kuci. No możliwe. Nie, bo jeszcze Budda nie ma oficjalnych, jakby nic nie potwierdzają, mu nie zostało. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie, no, znaczy, ale to było wiesz o co chodzi. Na pewno sytuacja ewoluowała, jakby jak widzę, oglądają nasz podcast, bo wrzucamy go troszeczkę później. Ale no, na ten moment, jak dzisiaj jesteśmy, czyli jest, słuchajcie, 16 października, no to Buddę został przedwczoraj, tak, zatrzymany, no i na razie nie ma żadnych informacji, ale crazy, co? W ogóle tak gruba akcja, jest to tak, tak szalone w ogóle. Dzień po loterii i wszystkie wygrane zostały zatrzymane i ludzie, którzy już, wiesz, otwierali szampana, cieszyli się, jarali, że wygrali Porsche'aka, jakieś Suzuki, dom, Porsche, wszystkie, Porsche 7 fur, Porsche i chata w jednej nagrodzie. Nie pracujesz do końca życia, tak. Jeśli nie chcesz. I nagle się okazuje, że nie? A słyszeliście, jakie są domysły, dlaczego budzi się to? Tak, no ale ja nie wiem, to są tak jakby insajdowe rzeczy, nie wiem, czy to jest sens poruszać tego, bo wydaje mi się, że nikt z nas nie jest takim ekspertem od tego, no. Ale mówi się dużo, nie wiem, śledzimy szczerze ten temat i zobaczymy, co z tego wyniknie chyba, nie? No najgłośniejszy temat chyba w Polsce aktualnie. No nie, tak. Na pewno, w ogóle bez dwóch zdań. Bez, no, zaraz zdań. Po tym, po naszym wyciskaniu na ławie, no, tak, nie, bo no dobra, też jest tłusto, wracając, no tak, wracając do tej ławy. Wyciśnąłeś. Tak, no, nie, to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że mieliśmy z chłopakami zakład. I go wygraliśmy. I co? I chyba go nie respektują, nie? Chyba no nie, cały czas czekam na podstawę. Zakład był taki, jeżeli Miłosz wyciśnie więcej niż 100 kg, to oni do końca roku noszą skarpetki dress code, każde. I dostaje zapas dzika. Wjeżdża mi paleta dzika na chatę. A czyli nie wierzyli w was w sumie? No realnie? Na początku nie, ale no. Potem jak pokazaliśmy technikę, to naprawdę uważam, że uwierzyli. I uważam, że w ogóle dobrze się pokazaliśmy, tak szczerze, jako... Czyli byli zadowoleni z was. Jako ekipa Sigmusiów. Ranking influencerów, jakby artystów i twórców 2024 roku, kto wyciśnie najwięcej w stosunku do masy ciała, tak. Do siły, do wzrostu i tak dalej. I wskoczyliśmy na 4. miejsce. Okej. Okay, ja. Ty. Ja. Tak, no. Miłosz 4, potem Antek gdzieś był, potem ja i potem Eryk. Nice. Tak, czyli... przede mną był chyba tylko kto? Był tam Gimper, był jakiś... No, jakieś kozaki takie. Kozaki. Takie coś jak, tam, ale tak, fajny experience. Zamijaka. Ja wam powiem szczerze, że dla mnie bycie na ławie WK to jest takie trochę...
no też można powiedzieć, wymanifestowana. Nie, może nie manifestowałem o tym i nie wierzę w manifestację, ale no to jest taki moment, że już, kurde, jesteś kozakiem, no. To jest przynajmniej dla mnie, jak śledzę taki YouTube od takiego długiego czasu, to zawsze WK jakby, wie, zawsze wiedziałem, co to jest WK jakby, a teraz mogliśmy na nich pójść, z nimi poznać, no, zrobić życie. No bo ja mega tak bym chciał, no. Pozdrawiam serdecznie. Więc u WK było spoko, ale nas bardzo hejtują w komentarzach, ale strasznie, w ogóle jeszcze chyba nie było miejsca. Najmocniej chyba na świecie, stary. Jesteśmy C, jesteśmy K, jesteśmy P, jesteśmy stary, każdym tak. Tam w tych komentarzach. Mega grube. Jesteśmy i ciekawy jestem w ogóle, skąd to wynika. Wynika to z tego chyba, że społeczność WK jest bardzo zżyta i taka mi się wydaje hermetyczna i nie potrafi się chyba otworzyć na nas jako twórców, którzy są jakby totalnie z innej bańki, robią coś innego. Ja myślę, że to jest jesteśmy to. Czterech typów, jakby szczypiorów, nie oszukujmy się, przy chłopakach przyszło i zaczęło coś tam wyciskać i mimo, że mówiliście tam takie fajne treści, były też pozytywne komentarze, że była taka fajna rozmowa międzypokoleniowa, że chłopaki też są ambitni, że biegają, sportują z Adidasem, ćwiczą, że ty robisz jakąś tam jogę, macze, wszystkie, wiesz, jakieś takie pojęcia bardzo pro-healthy, to wciąż oni są tacy hermetyczni. Ja myślę, że to nie jest o hermetyczności, tylko bardziej o jakimś takim przyzwyczajeniach i standardach po prostu męstwa. W sensie, że to tak. Jest tam, że to jest, wiesz, ich wartości to jest to, że inaczej. Nawet bym ci powiedział, że te wartości, w sensie, że ja tak czuję, że ktoś mi to powiedział, że osoby tam, ziomale z WK mówili, że wiesz, że pomimo jakby ich ogromnego jakby sukcesu też komercyjnego i takiego finansowego, nigdy nie kupili butów chyba droższych niż 1000 zł. Tak mówili, no tak, dokładnie. No. I to jest jakby, jeśli oni o tym mówią głośno, to jest wartość, która jest przekazywana też dla całej publiki WK, która tak. Jest na maksa zaangażowana. Potem wchodzimy my. I potem wchodzimy my potem i wiesz... I wbijamy się tam w butach Gucci na ławę, i wiesz, tak było. I my mamy po prostu inaczej, że wiesz, że no. To jest dla nas... I my to traktujemy zupełnie normalnie, to jest jakaś nasza pasja, tak jak można zbierać, nie wiem, jakieś Hot Wheelsy rzadkie sprzed lat, można zbierać zegarki, no to my po prostu jesteśmy z pokolenia młodych ludzi, gdzie po prostu w momencie, kiedy my dorastaliśmy, to zaczął być temat sneakersów i się zaczęło zbierać limitowane wydania butów. Dla nas zupełnie normalka, że po prostu but kosztuje nie wiem, 10, 5, 3 koła. A myślę, że dla tych ludzi to jest po prostu jakaś interpretacja naszych wartości też. W sensie, że no, nie wiem, że albo no a propos, że banany to jest pierwsza myśl, jaka przychodzi, nie? No bo jak można kupować buty za tyle siana, skoro można kupić buty za tak. 50 zł albo 150 zł, już masz fajne, nie? I myślę, że to jest po prostu tym podpadliśmy z góry, nie? W sensie, że jakby tak już mówiąc ogólnie, że po prostu... Nie ma na to otwartości, bo nie ma zrozumienia do tego, nie? Tak, zderzenie trochę tam było tak dwóch światów i też trochę pokoleń innych totalnie. Tak myślę, no. Ale overall było fajnie, overall. W ogóle mieli chłopacy, dużo no. Wypiłem ich. Też dziku. Było dużo pozytywnych komentarzy, jeżeli ktoś obejrzał ten film realnie, przysłuchał go cały tak, to. Tak, a nie napisał, tylko wysiadamy. Wszyscy, tak. I tam jest masakra, to jest jakiś insight? Że no chyba w sensie, to jest jakiś mem taki, że nie no, wysiadamy, coś tam, no, że jakby jedziesz, wiesz, w samochodzie z kimś i nie no, wysiadam, ty. Więc, ale chyba może to jest z jakiegoś filmiku, nie wiem szczerze dokładnie, z czego to wynika. Chłopaki WK są zajebiści. Są zajebiści. Mega fajny czas, w ogóle, myślę, są mega zabawni. Naturalni w ogóle. Mega otwarci, jakby mega dużo pytali nas o nasze zdanie, co my myślimy na ten temat, Byli ciekawi nas. Dużo w ogóle poza kamerą, też gadaliśmy sobie biznesowo, dużo pogadaliśmy o nas, o nich w ogóle, dużo liczb i tak dalej. Nie no, fajnie, naprawdę zajawkowy dzień to był cały na ich nowej siłowni na WK. Tak, to też był ten case. Również zajawkowym dniem na pewno był przedwczorajszy drop panterek. Uj! Moi drodzy, co stoi na podjeździe już? Oficjalnie. Jest to najwięcej ever jakiegoś produktu, którego sprzedaliśmy w jeden dzień od kiedy działamy, nie? Od kiedy działamy ever, na ever, pewno. Że tym Bagi miał Leafsa, ja kiedyś miałem markę odzieżową, której nawet pewnie nazwy nie znacie, potem teraz mam markę odzieżową ubrania. I tak, wiecie, jak hype na kotki był, hype na szermierki z Leafs były. Miłosz też miał markę odzieżową i wraca w ogóle. Nie było hype. Nie, mogę powiedzieć tak, że mówię. Tak, możesz mówić. Wraca. Mam nadzieję, że za miesiąc, ale... No wiadomo, jak to wraca. Wiadomo, jak jest. Ale sprzedaliśmy ich mega dużo. Najwięcej ever jakiegoś produktu w jeden dzień, dlatego to jest taki moment, w którym mamy takie yeah. I w ogóle fun fact. To jest mega. Sprzedaliśmy najwięcej blues ever w jeden dzień, naprawdę za pokaźną sumę, a ja w tym samym czasie byłem w nocy, sprawdzałem panel naszej strony internetowej, siedząc w naszym biurze, mnie nie mając chaty po prostu, więc siedziałem w biurze, jadłem zupkę chińską i obok miałem zalaną carbonarę taką z żabki, z paczuszki. Ale to trochę jest o tym, że jakby...
Ja też właśnie miałem taki realization moment, że kiedyś jakbym opierdolił tyle blues i w ogóle taki hype był na jakiś produkt, który sprzedaję, to bym po prostu stary skakał ze szczęścia, bym po prostu menaż w chacie robił, a teraz no tak, okej, kolejna fajna cegiełka dalej, do dress code jakby, ale jakby kręcimy dalej, jakby, że to w ogóle, wiesz, to się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Nie, że właśnie tak, i że właśnie nawet ja mam częściej coś takiego, że ja nawet nie mam takiego momentu szczęścia w tym, tylko taki bardziej strach i mówię, dobra, ale czy my potrafimy to utrzymać, nie? Tak, okay. Tak. I wiesz, to jest bardziej takie myślenie teraz. Ale no super, no to totalnie pokazuje nasz poziom i super się jaram, że możemy takie rzeczy robić, bo im więcej kasy, tym grubsze rzeczy po prostu. No i ja takim myślę, takim myśleniem idę i po prostu ciśniemy, no. Fajnie, ciśniemy, a na podjeździe już dwa Lambo. Maciek, słuchajcie, dzisiaj podchodzę pod moje mieszkanie, a tam podjeżdża Lambo, 777 Miu, że tak powiem. Dziwicie, że Maciek nagle znalazł mieszkanie z dnia na dzień, za dwa dni się wprowadza, bo dwa dni temu był drop panterek. A gdzie się wprowadzasz? Gdzieś tam w centrum? Ale w ogóle Miłosz, powiem ci, że to też jest najciekawsze, bo sprzedaliśmy tak dużo tych panterek i dzień później widziałem twojego stary Porszaka na parkingu policyjnym w ogóle. W Warszawie. Tak. No, obok też takich sportowych furek tam stał. Ej, dostałem wiadomość jakiś z anonimów. Ej, Miłosz, czekamy na zewnątrz, chcę się napierdolić, stoję pod twoim serio? Dostałeś taką wiadomość? Tak, no. Ojej. No to... Serio? Tak. Serio? No, ale w to mam. Widzowie, to jest przekaz w ogóle. Widzowie. Ogólnie dla widzów przekaz jest taki, że jeżeli wiecie, gdzie ktoś mieszka z dress code, a niektórzy się domyślają albo wiedzą, To nie jest okej, że podchodzicie i krzyczycie coś pod mieszkaniem, blokiem, domem. A nie powiedziałem tego oficjalnie chyba na podcaście, czy chcesz mówiłem? Chcesz o tym powiedzieć na podcaście? No tak, to jest takie przedziwna sytuacja, ale notorycznie przez jakieś 2 czy 3 tygodnie temu przychodziły dzieci w godzinach około przed szkołą i po szkole, typu 7:30, 8:00, następnie 15:00 do 18:00 czy coś, i stały pod blokiem i po prostu krzyczały i za każdym razem. Nie, to nie było tak, że bite 3 godziny, bo bym wyszedł, coś oczywiście powiedział, ale to było coś takiego, że siedzę na chacie, jakby robię coś i tak dalej, słyszę jakieś dźwięki i tak dalej, bo mieszkam po prostu w takim miejscu, gdzie po prostu są jakieś krzyki, budowy i tak dalej, więc się nie skupiam, co ktoś krzyczy, ale po 20 minutach widzę, że ktoś, słyszę, że ktoś krzyczy: Miłosz, Gabi, Morty i Pepa wyszły na balkon, że o, Morty i Pepa, i słyszę, że krzyczą, chowają się, jak wychodzę, jak chcę, wiesz, chciałem wyjść, powiedzieć coś, że tak się po prostu nie robi, bo też mieszkają inni ludzie, to nie mogłem znaleźć prostych dzieciaków, ale to się skończyło, ale się powtarzało notorycznie przez jakieś 2 tygodnie, mega, że dzieciaki ludzie podchodzili pod nasz dom i krzyczeli nasze imiona. Ale i to było takie... samo, w sensie, że ja też ktoś wyczaił, gdzie mieszkam jeszcze, jak mieszkałem gdzieś, to też miałem tak, że po prostu miałem regularnie, w sensie, że tam, w sensie, ja mam taką otwartość, to podchodzę, w sensie, że wiadomo, się jarają, tam pukali w drzwi, ale to potem jest taka zryta, mówię, nawet już nie chodzi o te dwie osoby, które pukają w drzwi, bo wiadomo, żebym z miłą chęcią przywitał, zbił pionę, zrobił fotę. Moim zdaniem uważaj, Maćku, na to, co mówisz w tym momencie. Ale nie, ale bo jeszcze nie dałeś powiedzieć, okay. Ale. I z chęcią to zrobił, tylko że ja takich rzeczy nie robię i też nie wyszedłem na przykład do tych młodych osób, żeby im nie potwierdzać tego, że ja tam mieszkam, okay. Żeby, bo bardziej ja mam obawę, że wiesz, to są młode osoby, zaraz one, nie wiem, komuś powiedzą, wiesz, całej klasie powiedzą, gdzie mieszkam i z tych 2 osób się zrobi zaraz, wiesz, 30. No właśnie zastanawiam się, jaka jest taktyka, znaczy po pierwsze, jest to mega przypołowe i na pewno jeżeli ktoś nas słucha tutaj i jest młodą osobą, bo zazwyczaj to są młode osoby, które po prostu jeszcze nie kminią, że tak się nie robi, to po prostu tak nie róbcie, to nie jest przejaw pokazania, że jest się zajebistym fanem, a przejaw pokazania, że jest się no niemyślącą osobą, po prostu nie chcąc was wyzywać, bo myślę, że dużo osób nie jest świadoma tego, że robi coś źle, ale ja uważam po prostu, też nie wiem, co się robi w takich sytuacjach, na szczęście nie miałem takiej sytuacji, ale realnie, no myślę, że to jest case, jak ktoś ci puka stery w drzwi, no to dzwonisz po policję, no że ktoś ci przeszkadza, no nie wiem. To jest no tak... po prostu jakaś sfera prywatna już, wiecie, o co chodzi, i ja miałem tak na przykład z... i było tak, że wiecie, na pewno się rozeszła plotka, gdzie ja mieszkam, no bo nie ma szans, że nagle w obrębie, nie wiem, 3 dni nagle, wiecie, 10 osób się dowiedziało, gdzie mieszkam, bo potem też na domu telefon do mnie dzwonili, ja wychodziłem na balkon i widzę 2 jakichś innych ziomków na rowerach pod klatką, nie? Tak, żeby sobie zobaczyć z ciekawości, bo odbierałem jeszcze już nawet miałem taki odruch, powiem wam, że odbierałem domofon i nigdy nie mówiłem pierwszego słowa, tylko czekałem, żeby nie zdradzać jakby swojego okay. głosu, żeby nikomu nie potwierdzać, że tam mieszkam, jak było coś cas, to odkładałem i nic się nie odzywałem. I to było takie, inaczej, to było wynajmowane mieszkanie, więc szczerze miałem też taki większy luz do tego, że mówię, dobra, no nie będę tutaj mieszkać wieczność, nie? No. Ale ogólnie było to takie, wiecie, była akcja murem za Maćkiem i wiecie, Blond Boy Summer,
no to na przykład była ta akcja i dosłownie jakiś wracam na chatę i nagle kartka taka naklejona A4 na korytarzu naprzeciwko mojego mieszkania z markerem, na markerem napisane hashtag murem za Maćkiem. I ja potem, kiedyś to wrzucę, mam to zachowanie specjalne, te kartki. Ja tego nie zdjąłem też, żeby nie chcę, będzie sobie śmieszne. I potem, nie wiem, dzień następny wracam i na to dokleją na kolejna kartka, że pod tym nad murem za Maćkiem kolejna kartka naklejona z podpisem dzięki za info, jak dzisiejsza młodzież się bawi. Chyba, że to, nie wiem, chyba, że to na poważnie. No to mniej zabawne. Pozdrawiam. Uśmieszek. I tyle. Nie? I wiesz, i ludzie sąsiedzi się zaczęli ten informować. No ale miałem taki moment, że po prostu już to się też zrobiło takie niezręczne, że faktycznie, nie wiem, wychodzę z chaty i ten ziomal do mnie z balkonu krzyczy: ej, bo moi ziomale z klasy wiedzą, gdzie mieszkasz, coś tam. Mówię, no to pozdrów ich, ale przekaż im, żeby nie mówili dalej. Pozdro. Ale też tak mam, zawsze jak kogoś gdzieś spotykam właśnie obok chaty, to za każdym razem tak staram się przekazać miło, że jakby miło, ale jakbyście mogli nie mówić, no nie wiem, tfu tfu, jeszcze nie miałem sytuacji, żeby ktoś tutaj do mnie jakoś nachodził mnie i tak dalej, ale trochę się starałem tego, kurde, bo takie jest to naruszanie po prostu jakiejś prywatności, nie, jakby i wiem, że tam... Wiesz, takie poczucie bezpieczeństwa to jest, no, jakieś, wiesz, bo ty potem wiesz, nie wiesz... Tak, dzisiaj mam sytuację, już spacerowałem sobie statu przy, Boże, w ogrodach biblioteki, tak, uniwersytetu, kojarzycie tak, z ogrodami u góry, i dosłownie było 12:30, jak tam byliśmy, o 13:00 siedzieliśmy sobie w Milk Barze i dostaję o 13:00 dosłownie wiadomość, że wróć pod bibliotekę, chcę się z tobą napi***ać teraz o 13:00. I to było takie, byłem tam dopiero 20 minut temu, jestem obok i wiesz, to jest takie niesmaczne, no, że... Grubo. Ktoś tam widział i pomyślał sobie, chodź, chcę cię napi***ać. Powiem, jakiś troll, w ogóle sobie to nie wziąłem do siebie. Nie, wiadomo. Ale jest takie... Ale też zawsze masz... Zasiewa coś w głowie. Ale to tak, takiego, bo pewnie jest to troll, a z drugiej strony masz takie, a może nie. Może. I wiesz, i tak samo masz, i może wiesz, jest 50 fanów swoich na osiedlu, a może jest jedna osoba, która, nie wiem, po prostu... Whatever, nie wiem, stary. Z jakiegoś powodu uważa, że... Ale sobie to wytłumaczyłem, bo to była jakaś wycieczka, którą sobie zrobiłem, całą tą wycieczkę, jakieś selfie, zdjęcie, bo jakby się kojarzyliśmy. I miałem wrażenie, że może ktoś z tamtej wycieczki, to był jakiś jeden chłopak, któremu nie przypadło, wiesz, o co chodzi, że to była jakaś szkoła i tak dalej. Ale no nie wiem. No nie wiem. Tak. A powiedzcie mi, czy jesień, bo to taki fajny podpunkt, który mieliśmy dzisiaj zapisany, czy jesień wpływa na was pozytywnie czy negatywnie? Jakie macie odczucia? Pozytywnie mega. Pozytywnie. No. Ty, Maćku? Odwrotnie chyba mi się daje niż do większości ludzi lub ja się dobrze czuję, mam dobry czas ogólnie, jeśli mam tak podsumować, bo ciężko mi powiedzieć, jest tak lub nie, po prostu tak opowiem po swojemu. Mam dobry czas na pewno, pomimo braku chaty i uważam, w sensie wręcz troszeczkę, pomimo że kocham ten moment, kiedy drzewa są rozkwitnięte, bardzo uważam, że w ogóle Warszawa też jest depresyjna w zimę i ten już przełom jeszcze jest ładnie, bo są jeszcze liście, więc ten okres pewnie jest dobry i w ogóle jest przepiękny i że jest tak 15 stopni, jest pogoda na bluzę, ale zarazem jeszcze liście wszędzie są i tak dalej, ale moment, w którym się zaczynają robić korki po ciemku, to jest moment, w którym już tak jest, się zmienia ten mood ogólnie, tak uważam, i ja jestem zdania takiego, oficjalny mój statement jest taki: nie lubię zimy w Warszawie, jest ona frustrująca, ale zarazem na wyobrażenie tego, że siedzę sobie na tym kribie, jest ciemno, też mam takie poczucie, że dobra, i tak nie będę wychodzić z chaty, bo jest zimno, wiecie, nie ma, macie takie większe przyzwolenie na to, żeby siedzieć na chacie, tak. I sobie wyobrażam to, że wiesz, tu będzie świeczuszka, godzina 18, ciemno, tu lampeczka, tu TV-k, tu gra muzyczka, tu playaka sobie odpalę, powiem, dobra, to dawajcie, chłopaki, nie, dawaj, fifeczka, nie? I nie wiem, i mam takie wyobrażenie, że to będzie zajebisty czas, taki po prostu spokojny. Znaczy, będzie więcej w nim spokoju takiego i takiego zaciszu. Ale no może myślę, będzie... że ogłaszając Winter Tour na pewno będzie dużo spokoju. No właśnie chciałem s*** w łeb w momencie, kiedy to mówiłem, bo już mówię, nie, no ja mam tak, że właśnie jakoś, nie wiem, zawsze jesień dla mnie jest takim czasem, gdzie o wiele łatwiej mi się wziąć za siebie, zmotywować, jakoś przycisnąć tematy, właśnie siłka, jedzenie i tak dalej. I no może teraz nie jest ten moment, gdzie już czuję taki drive zajebisty, jaki czułem ostatnio, jak się rok temu, jak się zaczynała jesień, ale no mój największy progres ostatnio to był tak od właśnie listopad, grudzień do marca, myślę, marzec, kwiecień, jak zaczęło być ciepło. No, wtedy zajebiście mi się w ogóle działało, a i teraz trochę się na to też nastawiam, no, że właśnie chcę tak przygrindować, przycisnąć.
No nie wiem, jest się zajebista. Dla mnie jak się budzę, jest jeszcze ciemno, wiem, że jeszcze wszyscy śpią, palę sobie świeczuszkę, piję sobie herbatkę, no w ogóle jest zajebiste, palę sobie kadzidło w domu. Vibe, nie? Vibe, właśnie siadasz, ja pamiętam, grasz, odpowiadasz, nie wiem, kawunię sobie robisz, jakąś cieplutką, grasz w Hearthstone'a, stary, odpalasz i tam jest jeszcze w Hearthstone'ie jest mniejsza, wy nie wiecie, co to Hearthstone, wy jesteście za młodzi wszyscy, żartuję, ale... Ale nie, bo pewnie nawet ty wiesz na przykład. Tak. Ja też wiem. No to dobra. Ja napierdalałem w Hearthstone'a kiedyś. No to ja teraz od dłuższego czasu już nie, ale to był ten vibe zimowy ogólnie, że tam było to lobby tej gry, było takie, że też były świeczki zapalone właśnie. Okay. I wszystko z drewna, taka karczma. I to mi się na maksa kojarzyło z takim właśnie zimowym klimatem, że tutaj jakieś ciasteczko miałem, takie te tofi uwielbiałem, takie wiecie, te takie amsterdamowskie. A herbatę się kładło? Tak, no. Kochałem. I stary właśnie miałem taki vibik, że stary to ciasteczko tofi z Amsterdamu, ciao, herbatka i tutaj ruch wykonuję, dobra. Nie, w ogóle, no to był ten vibe, nie? Nie, ja się cieszę, że idzie zima. Jedyne co się ryje trochę, bo bardzo się skupiam na kontencie teraz YouTube'owym, a bardzo szybko jest ciemno i to trochę przeszkadza. Na przykład teraz odbieram swoją Teslę. Ale flashback i dałeś, stary. No. Jak ja kiedyś byłem, no bo jak ja kiedyś byłem, wiecie, mega into, no fitpiki, wszyscy chyba no byliśmy tak, into no. Fitpiki. Tak. I ja po prostu miałem już też tą zależność w głowie, no, no. Że mówię, ja z Antkiem Matyją, pikpikiem wychodziłem wtedy regularnie na zdjęcia, no i to była ta sama zależność, bo szczególnie, że to były czasy szkolne jeszcze, no i w lato było to jeszcze takie, że było kiedyś te foty, a potem jak była zima, to było w zimno i to było mega poświęcenie, szczerze, że wiesz, że robiłeś fitpiki, wiesz, w jakich ciłach, to było na maksa zimno, a dwa, mega szybko się robiło ciemno i ja to mega brałem pod uwagę wtedy, że ej, dobra, będzie się ciemno robić i będzie mega trudniej to ugrać logistycznie, żeby ten content mógł sobie robić regularnie, nie? Tak dygresja. No, chciałem tego powiedzieć, ale nie chciałem zamulić i narzekać właśnie, że kurde... Mega tak było i dlatego skumałem, o czym mówisz. Że no. Teraz już jest ciemno o 18, właśnie zauważyłem, jak jest 16. A zaraz będzie 16, tak. No. I nawet jeżeli jest jasno, to światło jest tak do za przeproszeniem, że nie idzie naprawdę nagrać fajnych treści. Ja się nastawiam, że sobie setup zrobić i kupić tak, i zainwestować no ja, dużo hajsu. Ja już mam lampkę przy tym, ja już mam lampkę przy kamerze i latam z nią cały czas i no trochę to jest o tym, że nie wiem, jutro odbieram Teslę, która będzie okulona na panterkę i już wiem, że jak ją odbieram o godzinie tam, nie wiem, 17, no to już nie zrobię na przykład reakcji wszystkich moich znajomych na nią, bo znaczy staram się, żeby odebrać ją wcześniej, ale jakbym odebrał 17, no to będzie już ciemno i już nie nagram tak fajnej jakościowej tutaj wideo. A ty nie jedziesz teraz jutro wyjeżdżasz nią do Wrocławia? No. Ale będziesz przejebany. Ty jesteś świadom, jak bardzo będzie. No jeszcze nie właśnie, jeszcze nie. Ale, myślę, że będzie grubo. A jaka panterka będzie, taka jak dress code'owa? Jak na bluzkach panterkowych? No w takim vibe, To będzie jeden może. No sorry, tak uraz, skurczę. Jeden z większych virali, moim zdaniem, w Polsce. Że ta panterkowa Tesla? Że ludzie ją nagrywać, wrzucać, to będzie no jak chcę jeszcze zrobić konkurs na to, że najlepszy TikTok z panterkową Teslą wygrywa to, że przez cały dzień jestem szoferem tej osoby. No. Ale uważam, że mega śmieszne, w ogóle mega zajawę z tego jeszcze ten TikTok, że ludzie sami zagłosowają, że będzie panterka. No trochę się spodziewałem, że ta panterka wygra, szczególnie dając ją na lajka. Troszeczkę, oszukany. Byłem gotowy na to, że jeżeli by wygrało coś innego, to jakby... Zwłaszcza to dając na zapisanie, nie? Tej no, opcji okay, lub komentarzy. No, ale byłem gotowy na to, że jeżeli by komentarze wygrały, to bym zmienił tą kolejność. Nie miałem gotowej już folii, ale jakby no panterka wygrała... Komentarze są też oszukane troszkę. Czemu? W sensie, że ogólnie ten cały koncept dawania sobie konkursów na to, bo zobacz, że w sensie i tak wygrały lajki, ale jeśli komentujesz, to jako osoba możesz na przykład dać 10 komentarzy. Możesz spełnić 1000 i git i luz. No. Jakby, no, dlatego o to chodziło jakby i czuję, że wiesz, że lajki są najbardziej, jakby uważam, że panterka nie wygrała dlatego, że była tylko pod lajkiem, ale dlatego, że ludzie najbardziej chcieli panterkę, no. I tak się spodziewałem, ja też najbardziej chciałem panterkę, uważam, że to jest najśmieszniejsze jakby i uważam, że będzie zajebiście. No więc zmieniam na panterkę, jadę do Wrocławia, tam robię meetup z widzami, żeby wrzucam adres i robię meetup z widzami, żeby zrobili reakcję na panterkę, no i uważam, że będzie zajebiście. No. Ile kosztuje oklejenie Tesli w panterkę? Ja robię barter, ale płacę za folię tylko, ale nie wiem, czy tutaj chcę mówić dokładnie, ale no jakby chyba... Słucham? Ile folia kosztuje? No właśnie nie wiem, czy chcę to wrzucać jakby, ale normalnie oklejenie całe kosztuje chyba 15 koła, plus minus, coś takiego. No bo wiesz, dostaniecie fotę, stary, normalnie ci zajmują części, jakby wszystkie skóry oklejają, no, no to nie jest, wiesz, takie, tam nakładają folię suszarką, wiesz, zgrzewają i jazda, nie? To dużo pieniążków, tak myślałem, że mniej. No dużo. Spodziewałeś się 15? Nie, spodziewałem się, że trochę mniej, ale coś słyszałem, w sensie coś też słyszałem, że to troszeczkę może tyle kosztować. No, ale jaram się, nie mogę czekać, jutro już ją będę miał i
Więc zajebiście, no, serio. Więc... Ale to będzie, ale to będzie kontencik. No, będzie fajne, ale też się ryje tym, nie wiem, przebite opony czy coś, no mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale... Gdzie ty już zaparkujesz? Tego jeszcze nie wiem, trochę rozkminiam już, ale no nie będę tego mówił tutaj na podcaście. A propos zdradzenia, gdzie się mieszka. Tak. Więc taki sposób. No dobra, panowie, czy my coś jeszcze potrzebujemy przy dzisiejszym podcaście? Może jakieś najbliższe plany na content, jaki mamy? Coś, żeby tak leciutko może zlikować. Co planujecie? Co robicie? Co się dzieje? Winter Tour. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy w końcu w imprez, bo mija rok, jak nie robiliśmy swoich imprez, tylko graliśmy po prostu z partnerami albo na festiwalach. Jestem tak turbo zahypowany, no że... No i teraz urodziny nasze i było zajebiście. Tak, no ale nie, chcę wejść do busa o 8 rano, gdzie pizga, wiesz, o co chodzi, że czekają już kocyki na foteliku, aby się przynieść, bijemy się o te miejsca, lecimy 5 jeszcze... godzin, jakąś trasę, którą byśmy normalnie zrobili w półtorej furą. A teraz jeszcze lik taki, że my znowu chcemy wrócić trochę back to the roots, że tak jak przy drugim turze czy pierwszym jeździliśmy w mega dużej ekipie z ziomalami jakimiś różnymi. No i trochę do tego też dążymy teraz, że teraz pojeździliśmy chwilę samemu, solo, no a teraz jest tak, że ja już tyram dzisiaj, od poniedziałku wysyłam wiadomości do wszystkich, wyślijcie propozycje, kto ma z nami jechać, bo do dziś musimy zabukować, ile busów bierzemy i wiecie, będziemy jeździć znowu większą ekipą, inni infu z nami, muzycy z nami i tak dalej i będzie content zajebisty z tego i będzie myślę po prostu zajebista zabawa razem, taka wspólna też energia, że wiesz, nowi ludzie, odświeżenie, po prostu, fajnie. No więc mega się też jaram, zajebiste, no to się dzieje. No ja teraz numer puszczam w piątek, w czwartku na piątek puszczam trzeci singiel w życiu. Zawsze mnie to mega stresuje, przyznam wam, to wydawanie singli. No jakiś to jest dla mnie ego trip na pewno. Kurde, nie widać po tobie, żebyś się stresował. Bo wiesz, po czym to widać? Właśnie, no a może nie widać. Nigdy nie widziałem, żebyś ty się czy kiedykolwiek stresował. Nie, no ja widziałem, jak ja się... Nie. Ja widziałem, nie wiem, jak się widziałem, jak się stresuje akurat, no. To prawda, ale to chyba nieliczne sytuacje, ale widziałeś, ty widziałeś mnie zestresowanego, no. Ale to... No to przy singlu to nie jest w ogóle ten poziom stresu, co wtedy, co ty mnie widziałeś, między innymi. Ale jest taki stres, że czuję się niepewnie. To jest bardziej o tym, że czuję się niepewnie, tak jak, nie wiem, w wielu miejscach czuję się pewnie, po prostu sobie złożyłem. Ja sobie to rozgryzłem, rozprasowałem to na części pierwsze. Mam, że to jest o tym, że po prostu w wielu miejscach sobie udowodniłem to, że nie mam się czym przejmować. Tak w muzyce nie zdążyłem sobie jeszcze tego udowodnić, bo wydałem dwie piosenki, dwa utwory, jeden popularny film, dwa popularne utwory i nie znam żadnych zależności jeszcze, wiesz. Nie miałem żadnego flopa, powiedzmy takiego, więc po pierwsze boję się tego pierwszego flopa, a po drugie mam takie, że flopa w cudzysłowie oczywiście, no bo to ja i tak puszczam zawsze numery, którymi się jaram, ale po prostu no może po prostu nie będzie komercyjnego sukcesu, a na to jest po prostu milion czynników, które nie są ode mnie zależnych i mam po prostu coś takiego, że się po prostu tego boję, bo nie znam tego. To jest strach przed tym, że tego nie znam i że nie znam zależności, że powiem dobra, jak nie ten, to następny, że wiecie, jakbym wydał 100 singli i wiedział, że na 100 singli 20 siada, to w jakiejś statystyce, to bym wiedział dobra, lecimy dalej, ten nie siada, lecimy dalej i ten, a ja po prostu mam 3-3 ostatnie jakby git, nie? I jest coś takiego, będzie... No i ten też będzie git, nie możesz... Nie, myślę, że będzie git, myślę, że nie zajebiście i myślę, że im dalej, tym będzie tylko łatwiej. A masz plany wydawać epkę? Mam. Znaczy, kiedy? Nie, jeszcze nie, znaczy chcę wydać coś większego, bo po prostu tworzę mega dużo muzy i to jest chyba tym numerem, chcę rozpocząć teraz już taki etap, którym wydaję trochę więcej, bo dopiero sobie uświadamiam, że od paska Playboya do Murakami minęło pół roku. Od Murakami teraz do tego numeru minęło 4,5 miesiąca, co jest? Grubo. I ja, no tak, no. I ja mam teraz, dobra, nie, koniec tego. I mam teraz też, i serio, ja mam taki teraz mindset, że po prostu, w sensie inaczej, mindset to zawsze taki miałem, że ja chciałem puszczać więcej tych numerów, ale jakoś tak naturalnie wychodziło, że po prostu tyle tych rzeczy się działo dookoła, że pomimo, że ja mam te w sumie numery gotowe, jakieś czekają, nie wiem, z 10, 11, 12, no nie wiem, mógłbym album wydać realnie, wiecie o co chodzi, no. ale po prostu mam tak, że nie byłem... Nie, muszę być, to na jakiejś energii miało być, a zawsze miałem tak, że naturalnie wychodziło, że tego nie puszczałem, tak teraz puszczam ten numer, myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej chcę wydać kolejny już i trochę przyspieszyć te ruchy, no. Ale jesteś... Let's go. A ty, David Dobrik, ty chyba chcesz katować mocno YouTube, mega chcę zrealizować YouTube, teraz to w ogóle mam taki fokus, tylko nie mogę też odpuścić TikToka z tym, przy tym i no i tyle, no nie wiem, katuję YouTube'a na maksa. Nice. I to jest mój plan kontentowy na razie na 100%. Staram się być wszędzie, robić wszystko, a przede wszystkim nagrywać to, co robię, bo myślę, że to jest mniej o tym, że muszę teraz znajdować milion dodatkowych aktywności, a bardziej nagrywać to, co robię, bo robimy dużo rzeczy crazy i kwestia pokazania ich światu.
No. To jest prawda. To. Nice. Też mamy fajne rzeczy tutaj na horyzoncie. No, nie możecie mówić. Ale nie. Nie. No dobra. Nie mamy nic fajnego na horyzoncie. Nie ma co tu, nie ma czego oglądać. Widzowie, żegnamy. Dziękuję wam bardzo. Komentujcie na dzisiaj komentarzyk, moi drodzy, komentarz dnia. To coś z... Eryk, kiedy dziecko? Muszę to pozycja Eryka, imiona nie. Dziecka. Tak, Eryk... Właśnie, jakie właśnie gratulacje, czy jakie imię? Albo czemu mi to zrobił? Czemu Eryk, w życie? Zróbmy. Eryk, czemu zrobiłeś to Miłoszowi? Eryk, czemu zrobiłeś to Miłoszowi? Tak. Hashtag Free Miłosz. Pozdrawiamy. Free Miłosz, elo!